Święty Stanisław Kostka, Herbuł Dąbrowa, urodził się w Rostkowie koło Przasnysza 28 października 1550 roku. Jego ojciec, Jan Kostka, był senatorem i kasztelanem Zakroczymia. Jego matką była Małgorzata Kryska. Ich małżeństwo zostało pobłogosławione 7 dzieci, z których Stanisław był drugi. Jego starszy brat Paweł przeżył go na tyle długo, że był obecny na uroczystości beatyfikacji Stanisława w 1605 roku. Obaj bracia najpierw uczyli się w domu, gdzie byli wychowywani surowo, ale po katolicku. Rezultatem takiego wychowania były doskonale rozwinięte cnoty pobożności, skromności, umiarkowania i posłuszeństwa. Jak mówił nauczyciel Jan Biliński, Stanisław od dzieciństwa czcił Maryję i po Bogu wszystkie swoje myśli i uczucia kierował ku Matce Bożej. W 1564 roku, gdy Stanisław miał 14 lat, bracia zostali wysłani do Wiednia, gdzie uczęszczali do otwartego 4 lata wcześniej kolegium jezuickiego. Początkowo Stanisław miał trudności w nauce, jednak dzięki pracowitości i pilności stał się jednym z najlepszych uczniów. Bracia mieszkali w Wiedniu w konwikcie dla młodzieży szlacheckiej. Jego regulamin przewidywał modlitwę poranną i wieczorną, codzienne słuchanie mszy świętej, cotygodniową konferencję ascetyczną oraz przystępowanie do sakramentów świętych raz w miesiącu. Wśród uczniów kolegium Stanisław wyróżniał się nie tylko życzliwością i pogodą ducha, ale także gorliwością religijną i anielską pobożnością. Gdy inni czas wolny spędzali na rekreacji, Stanisław w tym czasie szedł modlić się przed Najświętszy Sakrament. Wielka pobożność Stanisława nie podobała się bratu i kolegom, którzy zaczęli mu docinać, nazywając go mnichem, a nawet stosując przemoc. Chcąc dogodzić kolegom, Stanisław zapisał się nawet na lekcję tańca. Jednak stwierdził, że to nie dla niego. Pewnego razu stracił cierpliwość i zwrócił się do brata słowami: „Twoje brutalne traktowanie skończy się tym, że odejdę i nigdy nie wrócę. I to ty będziesz musiał wyjaśnić moje odejście naszym rodzicom”. Historyk Towarzystwa Jezusowego, ojciec Franciszek Sacchini, tak opisuje jego wygląd. Postać Stanisława była średniej wysokości i słusznych wymiarów. Łączyła w sobie dostojność i piękno zewnętrzne. Cerę miał śnieżno-białą, z lekko narzuconym na policzki rumieńcem. Włosy nieco spłowiałe, kształt twarzy raczej okrągły. Twarz pełna wdzięku, oczy jasne, niebieskie, błyszczące, wilgotne. Niekiedy przepełnione łzami z powodu miłości i świętości serca. W grudniu 1565 roku 15-letni Stanisław ciężko zachorował. Przyczyną były ciężkie warunki, zimno oraz surowe posty i umartwienia, które sam sobie narzucał. Jego stan zdrowia był na tyle zły, że niektórzy wieszczyli już koniec. Nie mógł przyjąć komunii świętej, ponieważ właścicielka domu, w którym mieszkał, nie chciała wpuścić do niego katolickiego kapłana. Wówczas objawiła się Stanisławowi święta Barbara, patronka dobrej śmierci, która w asyście dwóch aniołów przyniosła mu komunię świętą. Następnie objawiła mu się Matka Boża, która przekazała mu na ręce dzieciątko Jezus i poleciła wstąpić do zakonu jezuitów. W Wiedniu przełożeni jezuitów wahali się, czy przyjąć Stanisława. Obawiali się burzy, jaką wywołają jego rodzice z powodu przyjęcia syna bez ich zgody. Jeden z zakonników polecił mu się udać z prośbą o przyjęcie go do zakonu do świętego Piotra Kanizjusza w Niemczech. A gdyby to się nie udało, wprost do generała towarzystwa świętego Franciszka Borgiasza w Rzymie. Odległość trzeba było pokonać pieszo, bez sprzętu, przewoźnika i innych środków, poza ewentualną jałmużną, którą można było otrzymać w takiej drodze. Potencjalne niedogodności takiej podróży nie przeszkodziły jednak Stanisławowi. 10 sierpnia 1567 roku 17-letni Stanisław wezwał wcześnie rano swego sługę i poprosił go, aby zawiadomił jego brata Pawła oraz nauczyciela Jana Bilińskiego, że nie wróci tego dnia na obiad. Przywdział ubranie żebraka, co było jedynym sposobem
na uniknięcie ciekawości osób, które mogły go spotkać. Wkrótce brat i nauczyciel zrozumieli, że Stanisław uciekł, tak jak im wcześniej zapowiadał. Ruszyli za nim, ale nie byli w stanie go wyprzedzić. Ich wyczerpane konie nie chciały jechać dalej. Pękło im też koło powozu, a przede wszystkim pomylili trasę. Bowiem Stanisław udał się nie do Rzymu, jak myśleli, ale do Augsburga, do świętego Piotra Kanizjusza. Stanisław przeszedł 600 km do Augsburga, jednak nie zastał tam prowincjała, który wówczas wizytował oddalone o 30 km Dillingen. Stanisław dotarł tam pod koniec września. Święty Piotr Kanizjusz wystawił na próbę powołanie młodego aspiranta, zatrudniając go na 3 tygodnie w internacie w roli posługującego. Następnie Stanisław udał się wraz z 2 towarzyszami do Rzymu, gdzie przybył 25 października 1567 roku, 3 dni przed swymi 17 urodzinami. Przez pozostałe 10 miesięcy swojego życia, według świadectwa mistrza nowicjuszy, księdza Juliusza Fazio, był wzorem doskonałości religijnej. Mimo wątłej budowy nie szczędził sobie najmniejszej pokuty. Podczas nowicjatu odprawiał 2 razy dziennie rachunek sumienia, godzinne rozmyślanie o męce pańskiej, czytał też lektury duchowe. Umartwiał się postami, biczowaniem oraz spaniem na podłodze. Tak opisywał go mistrz nowicjatu. Słodki względem innych, twardy i surowy względem siebie. Ciało trapił ostrymi pokutami. Był tak ściśle zjednoczony z Bogiem, że całe godziny spędzał na modlitwie, bez żadnego roztargnienia. 1 sierpnia naukę duchową dla nowicjuszy wygłosił święty Piotr Kanizjusz. Jej tematem była niespodziewana śmierć. Stanisław zwierzył się wtedy przyjacielowi, że ma poczucie, że ten miesiąc będzie ostatnim w jego życiu. W comiesięcznym losowaniu patrona na dany miesiąc Stanisław wylosował świętego Wawrzyńca. 9 sierpnia, w Wigilię Świętą świętego Wawrzyńca, Stanisław dostał wysokiej gorączki. Jeden z nowicjuszy zeznał potem. Stanisław, kładąc się do łóżka, uczynił znak krzyża i powiedział: jeśli spodoba się Bogu, bym z tego łóżka nie wstał, niech się dzieje Jego wola. Początkowo myślano, że to chwilowa słabość. Jednak 14 sierpnia pojawiły się mdłości, dreszcze, a z ust zaczęła sączyć się krew. Czuł, że nadeszła jego ostatnia godzina. Napisał list do Najświętszej Maryi Panny, prosząc ją, aby wezwała go do nieba, aby świętować z nią chwalebną rocznicę jej wniebowzięcia. Jego zaufanie do Matki Bożej, które już przyniosło mu wiele łask, zostało tym razem ponownie wynagrodzone. Stanisław położył się na podłodze i przyjął sakramenty święte. 15 sierpnia, około 3 nad ranem, zmarł z modlitwą na ustach, trzymając w rękach krucyfiks i gromnicę. Przyczyny jego choroby nie są znane. Jeden z jezuitów wysnuł nawet hipotezę, że przyczyną śmierci była siła miłości, która łączyła się ściśle z udziałem czynników somatycznych w religijnych przeżyciach Stanisława i że osłabienie serca nastąpiło wskutek gorączki z powodu religijnej miłości przechodzącej siły organizmu. Jego twarz po śmierci jaśniała pogodnym światłem. Mieszkańcy Rzymu natychmiast obwołali go świętym, a ludzie ze wszystkich stron pospieszyli, aby oddać cześć jego ciału i uzyskać, jeśli to możliwe, jakieś relikwie. 14 sierpnia 1606 roku Stanisław Kostka został beatyfikowany przez papieża Pawła V. Był pierwszym beatyfikowanym jezuitą w historii Kościoła. Kanonizowany został 31 grudnia 1726 roku przez papieża Benedykta XIII. W sztuce przedstawia się go przyjmującego komunię świętą z rąk aniołów lub przyjmującego dzieciątko Jezus z rąk Najświętszej Maryi Panny. Doczesne szczątki Stanisława Kostki spoczęły początkowo we wspólnym grobie w kościele świętego Andrzeja w Rzymie, przy którym znajdował się nowicjat. Dziś świętemu poświęcona jest tam oddzielna kaplica. Święty Stanisław Kostka największym kultem cieszy się w swoich rodzinnych stronach na Mazowszu. Od 1674 roku jest też jednym z patronów Polski. W XVIII wieku był na świecie najbardziej znanym polskim świętym.
jest patronem polskiej młodzieży, a także chorych na niebezpieczne choroby. Świętemu Stanisławowi przypisuje się także zwycięstwa polskiego oręża. W 1621 roku wygraną z Turkami pod Chocimiem i w 1651 roku zwycięstwo pod Beresteczkiem. Święty Stanisławie Kostko, prosimy Cię, módl się za nami.